oczekiwanie tego, co się dzieje z syrenami współcześnie, albo co się z nimi będzie działo. Syreny w literaturze bardzo ewoluowały, to były to kobiety z ptasimi głowami, ptaki z ludzką głową, skrzydlate, dopiero bardzo późno stało się to pół kobiety, pół ryby. I ta wystawa to jest takie moje wewnętrzne poszukiwanie, czy syreny współcześnie istnieją, czy pływaczki, lotniczki to są właśnie współczesne syreny, jak będą syreny wyglądały, jakie futurystyczne, czy w kosmosie gdzieś są. Także te prace, które Państwo odnajdą, mam nadzieję, że będą dość jasno tłumaczyły, skąd się wzięła ta koncepcja. To są też atrybuty, które są związane z syrenami, czyli właśnie muszle, być może z muszli właśnie radzą się te syreny. To są tarcze, którymi się na herbach często bronią. Poszukiwania różnego, że tak powiem, wizerunku tej syreny i różnych rzeczy, które są z nimi związane. Także bardzo dziękuję. Cieszę się, że rzeczywiście ceramika tu zagościła, bo na ogół wszyscy się ceramiki boją, bo ona się tłucze. Natomiast też zapraszam na projekcję. Oczywiście, jeżeli Państwo będą zainteresowani jakimiś szczegółami dotyczącymi właśnie wypałów tego typu, to zachęcam również do rozmowy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu za wprowadzenie i za udostępnienie tego wszystkiego.